Rewiry Kultury w Radiu Opole. Gościem programu jest dzisiaj Magdalena Bieszczak, która stworzyła postać Świerszcza do oscarowej produkcji, do filmu Pinokio w reżyserii Guillermo del Toro, ale pracowała też z Timem Burtonem czy Wesem Andersonem. Dzisiaj z nami o tym porozmawia. Cześć. Dzień dobry. Ale zacznijmy w ogóle od twojego pierwszego wykształcenia, bo zostałaś magister inżynier produkcji spożywczej najpierw. Tak. We Wrocławiu ukończone studia. A potem się przeniosłam do Londynu i stwierdziłam, że chciałabym coś innego postudiować. No właśnie, wybrałaś bardzo ciekawą szkołę, London College of Fashion, gdzie można było wybrać sobie jakiś specjalistyczny kierunek, jeśli chodzi o produkcję filmową. Tak. I ja wybrałam techniczne efekty do performance'ów i tam właśnie nauczyłam się, jak kreować różne rzeczy do filmów. Czy to były propsy, czy kostiumy, czy marionetki, czy cokolwiek innego. No i tak to się zaczęło. Jaki był ten impuls i ten moment, że zmieniasz jakby swoje życie, bo tutaj skończyłaś studia we Wrocławiu w zupełnie innej dziedzinie i nagle wyruszam w wielki świat. Jak to się potoczyło? Pojechałam odwiedzić moją siostrę do Londynu i tak mnie zachwycił Londyn, że stwierdziłam, że ja tam zostaję. Po 3 dniach znalazłam sobie pracę i stwierdziłam, że ja nigdzie nie wracam. No a po jakimś czasie, wiadomo, no bo przez to, że skończyłam tu studia, odłożyłam sobie trochę pieniędzy i stwierdziłam, że chciałabym te pieniądze przeznaczyć na coś konkretnego, a nie na ciuchy i perfumy, więc stwierdziłam, że pójdę do szkoły i będę coś studiować, że skończę jakąś szkołę tam po prostu w Londynie, bo z Londynem jakby wiązałam swoją przyszłość. No i to był właśnie taki impuls, tak to się zaczęło. Ale potem potoczyło się niesamowicie, bo zaczęłaś współpracować z Timem Burtonem przy produkcji Frankenweenie. Tak. Jak to było? To jeszcze było podczas moich studiów. Właśnie Tim Burton zaczął pracę nad Frankenweenie i moja szkoła, przez to, że miała super tam kontakty, skontaktowała się z wytwórnią, no i wiadomo, oni potrzebują studentów do pomocy, więc wysłała nas, żebyśmy mogli zdobyć jakieś doświadczenie i pomóc przy produkcji. No i ja tam poszłam na 2 tygodnie i no po tych 2 tygodniach oni mnie na tyle polubili, że mnie zatrudnili i już zostałam. Już zostałam przyjęta do rodziny animacji poklatkowej. Tak, i w tym momencie też pewnie czujesz się bardzo dumna i szczęśliwa z tego Oscara, który otrzymał film Pinokio, Guillermo del Toro, twój Świerszcz, którego wykonałaś, właściwie będą oglądać widzowie na całym świecie. Tak. Jak wyglądała praca nad tym Świerszczem? Bo jeżeli się na przykład obejrzy na Netflixie całe to zaplecze produkcji takiej animacji poklatkowej, gdzie tam właściwie cały ten świat jest wyczarowany właśnie z różnego rodzaju makiet i lalek, to jest ogrom pracy. Tak. To jest ogrom pracy. Ile was tam pracuje? Ilu takich lalkarzy tworzy te wszystkie lalki? To znaczy, akurat Pinokio to była produkcja angielsko-amerykańsko-meksykańska, więc lalkarzy było sporo. Wszystkie główne postacie zostały stworzone w Manchesterze i przesłane do nas, do Stanów, bo tam kręciliśmy ten film. Myśmy byli odpowiedzialni za postacie poboczne i wszystkie potwory, które się pojawiają w tym filmie. Więc nas było, no ja myślę, że około 100 osób, samych lalkarzy na pewno. I to nie jest tak, że stworzy się jedną lalkę, tylko trzeba tych lalek stworzyć kilka. Tak. Świerszcz bardzo dużo rozmawia z Pinokiem, właściwie mieszka w tym drzewie, z którego Pinokio jest wykonany, więc też muszą być takie momenty, że ten Pinokio jest bardzo duży, żeby ten świerszczek był taki malutki przy nim, prawda? Tak. Są różne skale, to zależy, czy to jest jakieś, czy mamy jakieś przybliżenie, czy oddalenie. I wtedy się po prostu odpowiednio do scenariusza tworzy albo lalki miniaturowe, albo po prostu trochę większe postaci. Ale generalnie taki standard to jest około 25 cm taka lalka z reguły ma, bo ponieważ gdyby była większa, to automatycznie scenografia musi być większa, a gdyby była mniejsza, w mniejszej lalce nie zmieścimy tyle szczegółów. Także no to jest taki, trzeba znaleźć balans. To kilkanaście wersji Pinokia było? Myślę, że około 10. Tak myślę, że może nie kilkanaście, ale około 10 wersji Pinokia na pewno było. Geppetto było z 8 lalek,
Świerszcz tak samo, chyba z 6 albo 7. No właśnie, bo ty jesteś autorką Świerszcza, który ma na imię Sebastian J. Świerszcz, tak się nazywa. Jest pisarzem i też okazuje się, że obieży światem za sprawą Pinokia. Tak, tak, tak. I porusza się bardzo dużo, prawda? Bo tam jest dużo tych jego takich nóżek, które muszą się poruszać, zmieniać kształty, więc to wszystko, co jest pod spodem tej lalki, my tego nie widzimy, ale to jest ogrom pracy i mechanizm bardzo skomplikowany. Tak, tak, jak tak. Szwajcarski zegarek. Dokładnie, dokładnie. Wszystko się musi ruszać, materiały muszą być wytrzymałe, więc to naprawdę jest taka już inżynieria lalkowa, powiedziałabym. Zatopiona w silikonie, tak? Tak, tak. Ale też obserwujesz, jak pracują inni lalkarze, albo też sama tworzysz takie lalki, które mają mimikę. Tak. Bo akurat Świerszcz tutaj jest specyficzny tak. pod tym kątem, ale sama praca i animacja mimiki twarzy to też jest ogrom pracy. I jak to się robi, żeby twarz po prostu zmieniała swój wyraz? To znaczy tak, jeśli reżyser sobie wybierze, że chce robić marionetki metodą headmech, czyli mamy mechanizm głowy, generalnie musimy wykreować taką mini czaszkę z różnymi ruchomymi elementami typu brwi, ruchome oczy, ruchome usta, ruchome policzki. I to wszystko kreujemy za pomocą takich miniaturowych, po angielsku to się nazywa joints, po polsku stawy, że tak, tak chyba mogę to określić, takie małe stawy i takie plakietki metalowe, które są zatopione w silikonie i za pomocą nich możemy po prostu poruszać ustami, czy brwiami, czy nosem, czy lalka się może uśmiechać. Czyli trzeba stworzyć ten cały lalkowy świat, te wszystkie makiety, to wszystko w Pinokiu jest tworzone właściwie po prostu przez lalkarzy i scenografów. Tak, tak. Niewiele jest jakichś takich dodatków. Tak. Jeśli chodzi o animację komputerową, czy jakieś takie komputerowe zabiegi, tam coś się w ogóle pojawia takiego, jakieś dodatki? Tak, woda jest stworzona komputerowo, trochę nieba, ale większość jest, wszystko jest ręcznie zbudowane. Cały ten świat, trawka, każda drzewko, krzaczek, domek, każdy taki mały detal, przedmiot, który się podnosi. Tak, 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 wszystko jest ręcznie zbudowane, nawet na przykład jest tam taka scena, jak widzimy tą wioskę, gdzie oni mieszkają i jest tam takie piękne niebo z chmurami, to jest też wszystko namalowane ręcznie. A jak ktoś wkłada torebkę do herbaty, też taką małą, miniaturową torebkę herbaty trzeba stworzyć. Tak jest. No dobrze, a ty jesteś też podczas całej tej produkcji animacji tych lalek potrzebna, obecna tam na planie? Tak, 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 ponieważ takie lalki są delikatne, bardzo często się psują, coś tam się urywa, silikon się przedrze, kostium się podrze, farba się zdrapie z twarzy, no, są różne, różniste problemy, więc musi być team osób, które sprawują pieczę nad naprawianiem tych lalek, czyli jeśli tam animator rusza lalką i nagle się coś zepsuje, on ją zostawia w tej pozycji i wtedy my wkraczamy z pudełkiem narzędzi różnych. Taki ambulans dokładnie, się nazywa. My to nazywamy puppet hospital albo maintenance, ale z reguły jest to puppet hospital, bo to lepiej brzmi. Jest taka szybka reanimacja, a jesteście też obecni właśnie, jak są jakieś takie sceny może bardziej narażające lalkę na uszkodzenia, że widzisz, jak to wszystko wygląda, jak się animuje każdy gest? To znaczy z reguły animatorzy wolą jednak być sami, jak animują i my tylko wchodzimy tam, bo wiadomo, tam jest ustawione światło, oni są za kotarami czarnymi, więc no każdy ruch kotary może zmienić światło, więc oni z reguły są sami i jak cokolwiek się zdarzy, to wtedy każdy ma krótkowalówkę i jesteśmy po prostu wzywani. Czyli ta praca też się trochę składa z czekania później. Tak, 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 tak. Ale jednak jeśli się pracuje w Puppet Hospital, to z reguły jest, na przykład ktoś skończył shot, no i ta marionetka musi być zreperowana, musi być na nowo uczesana, kostium wyczyszczony, bo się zakurzył na przykład, także mimo tego, że czekamy na jakieś takie emergencies, telefony typu szybko chodź, bo się zepsuł silikon i trzeba go skleić, to też mamy ekstra pracę w postaci takich marionetek, które już, nie wiem, zakończyły shot i leżą na biurku i czekają na tak zwany proces... Odświeżenie. Dokładnie, proces odświeżenia.
Ale tak się zastanawiam też nad tym, kiedy jest się tam na miejscu i widzi się jakby całość tego wszystkiego, to później, kiedy ogląda się takiego Pinokia, ty widzisz po prostu ogrom tej pracy. Mnóstwo lalkarzy, mnóstwo animatorów, osoby od światła, później jeszcze jest podkładanie dźwięku, tak. Więc właściwie, nie wiem, 10 razy dłużej się robi taki film animowany niż zwykły, fabularny, taki aktorski. Tak, tak, na pewno. Myśmy kręcili Pinokia prawie 4 lata. Fakt, że było to podczas pandemii, więc jednak ten koronawirus trochę nam przeszkodził w tym, więc dlatego się to trochę wydłużyło. Z reguły jest to około 3 lat, ale to i to jest tylko sam proces jakby kręcenia tego filmu. A wcześniej się jeszcze tworzy lalki. Wcześniej się tworzy lalki, wcześniej się tworzy scenografię, a jeszcze wcześniej się tworzy scenariusz, a jeszcze się wcześniej tworzy designy, także na przykład Guillermo del Toro ten Pinokia tworzył 15 lat. Ja pierwsze set designs widziałam w 2015 roku w Manchesterze. To były pierwsze set designs, a ile on czasu spędził nad tym, żeby doszlifować scenariusz. Wróćmy jeszcze do tego Puppet Hospital, bo czy twoja lalka Świerszcza była bardzo kontuzjogenna, bo tam w tym filmie to Świerszcz nieustannie ulega zgnieceniu. Tak, tak. I ja właśnie robiłam tą wersję do zgniatania, bo Świerszcz niestety ginie wiele razy. No i musiałam zrobić taką lalkę, która wytrzyma te wszystkie upadki, zgniecenia, wypadki i także no trochę to... Fajny projekt, że tak powiem. Zajmowałaś się reanimacją Świerszcza nieustannie. Tak, 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 tak. Ale jak się też pokazuje, jak to wszystko wygląda od środka i każdy element, którym się porusza, tamten drobiazg i tak, myślę sobie, że to też trzeba bardzo, bardzo mocno koncepcyjnie już na poziomie planu przemyśleć, jak tak. Ta lalka, jakie będzie miała możliwości, jeśli chodzi o poruszanie się. Dokładnie. I właśnie to w tym tkwi cały... szkopu, że tak powiem, żeby, bo wiadomo, że każda lalka musi się poruszać i musi być wykonana z takich materiałów, żeby były wytrzymałe, żeby od razu się nie zepsuła, prawda? Więc tutaj jest, naprawdę tu trzeba mieć ogromną wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, no i doświadczenie przede wszystkim, tak mi się wydaje, że to po prostu no, trzeba eksperymentować, bo coraz to nowsze materiały wychodzą na rynek, no i po prostu nic, tylko trzeba szperać w internecie, szukać, zamawiać i próbować, testować. Jako autorka lalki dostajesz cały projekt, jak Świerszcz ma wyglądać też z tym wnętrzem jego, czy tutaj też musisz kombinować trochę sama? Nie, ja tylko dostaję zewnętrzny wygląd. Ma wyglądać tak i tak, a reszta należy do mnie. Także... Czyli musisz pomyśleć o tym bardzo dokładnie, jakie dokładnie. Będzie miał funkcję ruszania się. Tak, no i przede wszystkim ja muszę obejrzeć sobie animatik, czyli to jest taka 2D animacja, która powstaje zanim powstanie cały film, żeby wiedzieć właśnie, jak on będzie się ruszał, co mu się będzie działo, czym on będzie zabijany. No i na tej podstawie ja wtedy mogę zrobić... design tej marionetki, czyli znaczy ten środek jakby. I mogę się zastanowić, okej, na przykład ten materiał będzie najlepszy do tego, bo jest bardzo elastyczny i jest też wytrzymały. Albo właśnie coś takiego. Jak później oglądasz Pinokia, bo oglądałaś, wiem, że na premierę nie poszłaś. Na premierę nie poszłam, no niestety nie chciałam. Musiałaś trochę odpocząć. Tak, odpocząć. Byłam bardzo zmęczona. Jak sobie pomyślałam, że mam znowu gdzieś lecieć samolotem, to... odechciało mi się. No. Żałuję. Mogłam się zmusić. Ale na Netflixie można też zobaczyć właśnie ten film animowany Pinokio. Jak się go ogląda, kiedy się stworzyło tę lalkę, to jak się myśli wtedy? Bo na przykład aktorzy czasami jak siebie oglądają, to oni się zastanawiają, co mogłem zrobić tutaj, jak mogłem inaczej zagrać, tak mówią, nawet ci najlepsi. Więc co taka autorka lalki wtedy myśli? No ja się bardzo cieszę, że widzę swoją postać na ekranie. Wiesz, co się kryje tam pod spodem, pod dokładnie, za każdym gestem. I tak, i oczywiście teraz też tak sobie siedzę i myślę, a mogłam zrobić to i tamto, a mogłam tutaj usprawnić to, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo film powstał, zdobył Oscara i wszyscy byli zadowoleni, więc my zawsze, to jest taka ludzka natura niestety, że my zawsze musimy znaleźć coś, co moglibyśmy ulepszyć, prawda?
Spodziewaliście się Oscara jako twórcy, którzy pracowali przy tym filmie Pinokio, bo wcześniej była BAFTA, czyli ta brytyjska nagroda tak. Akademii Filmowej, później był Złoty Glob. Tak. Więc koleją rzeczy można się było spodziewać, że będzie tak, Oscar. Tak, ja muszę przyznać, że wiedziałam od samego początku, że Pinokio zdobędzie Oscara i bardzo mu kibicowałam i trzymałam kciuki za to. Ale to było takie mój piąty zmysł, przeczucie. No Guillermo del Toro jest najlepszym reżyserem, no jego historie są nie do podbicia, a jeśli jeszcze dołączymy do dobrej historii piękne designy, piękne marionetki, piękna scenografia, to... No... Porównywałaś trochę z konkurencją? Oczywiście, że porównywałam, no i niestety nie mogłam przejść przez te konkurencyjne filmy, także... Czyli po prostu bezapelacyjnie, piękna praca, rzeczywiście 15 lat, Guillermo del Toro mówił o tym, że 15 lat mu zajęło przygotowanie się do tego filmu, więc myślę sobie, że to jest też niesamowity efekt, którym oglądamy, często sobie w ogóle nie zdając sprawy z tego, jak to wyglądało za kulisami. Dokładnie, ile pracy wchodzi w powstanie takiej animacji poklatkowej, bo to jest ogrom pracy, ogrom ludzi, ogrom pracy, to jest bardzo... precyzyjna praca. Ja często siedzę w powiększających okularach, bo te rzeczy są tak małe, one muszą być tak perfekcyjne, bo jeśli marionetka ma 24 cm, a później my siedzimy w kinie i widzimy ją na wielkim ekranie, to ona jest powiększona do rozmiarów giganta, więc ona musi być perfekcyjna. Czy masz takie okulary z takimi długimi po prostu soczewkami? Nie. Teraz są takie nowoczesne okulary. Płaskie szkła, ale powiększające. Śmiesznie się bardzo w nich wygląda, no ale cóż. Jeśli chodzi o najmniejsze lalki, jakie stworzyłaś, to były przy filmie Wesa Andersona Grand Budapest Hotel. Tak. To były jedne z najmniejszych. One miały 3 centymetry. Dokładnie. To się ma jakieś specjalne, nie wiem, takie pałeczki, czy jakieś takie narzędzia, żeby tam... Bo nie. Do palcami to są chyba... Paluszki moje wystarczą. Tak? Tak. Opowiedzmy trochę też właśnie o tej współpracy z Wesem Andersonem, bo wcześniej był też ciekawy film Wyspa Psów, taka mam wrażenie dystopia dla dzieci, która opowiada dość mroczną historię tak. O psiej grypie i psach, które zostają zesłane na pewną wyspę, tak. Ale jest na szczęście bohater, który chce swojego ukochanego psa uratować. To jest też piękne właśnie, że te filmy dają nadzieję, ale ten świat jest taki dosyć właśnie mroczny, taki totalitarny. Tak. I tam też tworzyłaś lalki, ale masz też psa, który był inspiracją chyba do stworzenia tak. Jednego z głównych bohaterów. Tak, to była śmieszna historia, bo ja zdecydowałam się na adopcję psa właśnie na samym początku Wyspy Psów. No i przez to, że mój szef też miał psa i ten pies był z nami w warsztacie, on powiedział, że nie ma problemu, mogę przyprowadzać swojego psa również do warsztatu. Więc Hazel, bo tak ma na imię mój pies, codziennie ze mną chodziła do pracy, no i okazało się, że została inspiracją do jednego z głównych bohaterów, Rexa, dziewczyny, które ją rzeźbiły, no po prostu była modelką. Codziennie dziewczęta tam korzystały z jej wizerunku, żeby stworzyć coś nowego, czy włosy, czy rzeźba, później włosy, później kolor. Także no, Hazelka się przyniosła na ekran w postaci Rexa i pamiętam, jak ten film się pojawił już na ekranach, w kinach, to Hazel była rozpoznawalna na ulicach Londynu. Ludzie mnie zaczepiali, robili sobie z nią zdjęcia. Także no, było śmiesznie. Pamiętam taką rozmowę, którą widziałam z Auntie Janetem, tak się nazywa? Tak. Ten szef właśnie tych wszystkich lalkarzy, także twój, który mówił, że tam powstało około 800-900 postaci do tego filmu. Trzeba było tyle lalek stworzyć? Prawie 1000, tak. 500 psów i 500 ludzkich postaci. Stworzyliśmy, bo mieliśmy tablicę i liczyliśmy. To był pierwszy film poklatkowy, który był tak, powiem po angielsku, puppet heavy. Tak to się mówi. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Tak, ale wymagający i trudny, ciężki lalkowo. Lalkowo ciężki, tak, że było po prostu tyle postaci. Były tam sceny jakieś z teatrów, sceny tłumu, wiadomo, no to wtedy nie tworzy się całe lalki od stóp do głów, tylko jeśli na przykład mamy scenę, że lalka siedzi za biurkiem, to z reguły ta lalka nie ma nóg, bo nie widać tych nóg.
Także to są takie różne triki, które się stosuje, żeby przyspieszyć tą pracę, bo tak to byśmy chyba, nie wiem. Jest taki filmik właśnie pokazany w internecie, jak wyglądało zaplecze pracy nad lalkami do filmu Wyspa Psów i tam wszyscy ludzie nagle w takim przyspieszeniu wychodzą z budynku. Ja zatrzymałam kadr i próbowałam policzyć, to było, nie wiem, 50 osób, tak. A podejrzewam, że więcej tych osób pracowało jednak przy tworzeniu lalek. To był tylko departament lalkowy, który, mieliśmy jeszcze Puppet Hospital, który był przy studiu, więc tam było też chyba z 10 albo 15 osób. No i... Które reanimowały lalki, tak, na planie. Tak. Ale też jak powstawały właśnie te marionetki grające psy, to widać, jak na początek jest konstrukcja, cała taka skomplikowana, wszystko, co tam się będzie poruszało, taki szkielet, można powiedzieć. Tak. Później to jest zatopione w silikonie, a później jeszcze trzeba było tą całą sierść, włosek po włosku, tak, zaaplikować. Tak. I tych psów tam jest ogrom w tym akurat filmie, w tej fabule. Tak. No także, no to była mozolna praca. Ale dziewczęta się spisały na medal. To ty masz czas, żeby w ogóle spać i odpoczywać, jak pracujesz przy takiej dużej produkcji? Na szczęście tak. Na szczęście te produkcje są tak zorganizowane, że lepiej jest pracować przy takim filmie długometrażowym, jeśli się jest lalkarzem i pracuje się przy stop motion animation, niż na przykład przy reklamach, bo reklamy są takie dosyć, wiadomo, że tam na przykład na reklamę jest tylko 3 tygodnie i nie ma szans na pomyłek i po prostu się jedzie z tematem i siedzi się w studiu, aż będzie wszystko gotowe na czas, bo studio jest wynajęte na 3 tygodnie i oni przeznaczyli na kręcenie tylko na przykład 3 dni albo 4. Rozumiem, bo też tworzysz lalki do reklam. Tak. A jeśli chodzi o te produkcje i współpracę właśnie między innymi z Timem Burtonem, czy Wesem Andersonem, albo teraz Guillermo del Toro, jest szansa dla kogoś, kto tworzy lalki, dla ciebie, żeby się spotkać z tymi twórcami, reżyserami, porozmawiać? Jest jakiś kontakt z nimi? Jesteście gdzieś obok siebie na tym planie? To znaczy tak, no bo oni, wiadomo, sprawiają pieczę, oni muszą wiedzieć, co się dzieje. Czyli przychodzą, zaglądają przez ramię? Tak. A więc tak, jeśli chodzi o Wyspę Psów, akurat kiedy myśmy kręcili Wyspę Psów, to Wesowi Andersonowi się rodziło dziecko, więc on siedział we Francji, ale przyjechał do nas parę razy, odwiedził nas, ale generalnie ta cała współpraca polega na mailach. Także no teraz w dobie internetu niestety tak to się odbywa. Guillermo del Toro też parę razy był, bo on siedzi w Los Angeles, studio było w Portland, więc to też jest kawałek, ale Pinokio miał dwóch reżyserów i Mark Gustafson był z nami dzień w dzień i on sprawował pieczę nad tym. No właśnie jest tutaj z nami Pinokio też i to jest podobno pierwsza lalka, gdzieś usłyszałam, która była wydrukowana na drukarce 3D. Tak. Cała postać jest wydrukowana na drukarce 3D. Bo też to oddaje ten materiał drewna, prawda? Tak, on jest tak. Drewniany. Jednak w silikonie byśmy nie uzyskali tego efektu. Tego efektu ciężkości. Tak. A inne lalki to jest w ogóle taka pamiątka, którą się później zabiera z planu? Czy to jest lalka, która stricte grała to w filmie? To są makiety, które się robi zanim powstanie lalka. Aha. Te makiety się przydają malarzom. Bo robimy takich makiet na przykład, nie wiem, 20 i każda jest malowana w inny sposób i wtedy są robione zdjęcia i wysyłane do reżysera i on wtedy sobie wybiera, podoba mi się ten paint job. To jest, zatwierdzam to. Podoba mi się, że on ma pieprzyka z tej strony, a nie z tamtej, więc na przykład. Bo tu mamy dyktatora z Wyspy Psów. Tak. A tam mamy... Oracle z Wyspy Psów. I Frankenweenie. To właśnie była chyba taka dla ciebie pierwsza ważna produkcja, bo jeszcze zaczynałaś wtedy jako osoba, która się uczy w szkole, prawda? Tak. I spotkanie z Timem Burtonem, ten świat, zakochałaś się w ogóle w takich produkcjach wtedy? Tak, ponieważ ja generalnie Tima Burtona animacje poklatkowe oglądałam dużo wcześniej, zanim w ogóle zaczęłam pracę. Więc jak pamiętam ten dzień, jak trafiłam na plan Tima Burtona, to aż normalnie mi się łezka w oku zakręciła, bo po prostu stwierdziłam, że no, marzenia się spełniają. I to było takie na maksa emocjonujące dla mnie. I potem sprawiło, że byłaś gotowa pracować i pracować. Londyn chyba też jest takim miastem, które pędzi, a tam mieszkałaś przez 15 lat. Tak. I można się zatracić w tym Oj, tempie? Można. Ja się zatraciłam i dopiero jak wyjechałam, to poczułam to, że tam się zatraciłam trochę. Już bym nie wróciła chyba tam.
Potem mieszkałaś jeszcze w Stanach, w Portland. Tak, tak. I, no i to był wspaniały, piękny czas. Piękne miasto, Stany są super. Czy żeby wykonywać taki zawód, trzeba dużo podróżować, przemieszczać się, latać? Czy można na przykład w domu pracować gdzieś tam u siebie, a potem się spotykamy już w momencie konkretnej pracy na planie? To znaczy powiem tak, że przed pandemią nie było takiej opcji, żeby pracować z domu. Zawsze się pracowało, trzeba było jeździć, zmieniać studia. Po pandemii trochę się to zmieniło. Jest to możliwe, ale to też nie jest... Bo wiadomo, no, praca nad lalką, to nie jest tak, że jedna osoba tworzy lalkę od A do Z. Są z reguły departamenty, więc na przykład, nie wiem, są ludzie odpowiedzialni za rzeźbę, później są ludzie odpowiedzialni za robienie odlewów, są ludzie odpowiedzialni za formę, są ludzie odpowiedzialni za włosy, za kostium i to jest praca zespołowa, czyli nad jedną lalką pracuje cały zespół. Powiedzmy te 200 osób, które tam jest. I ta lalka przychodzi z rąk do rąk. W Pinokiu było trochę inaczej, bo tam stwierdziliśmy, że nie będziemy robić tych departamentów i tak jak mi się udało na przykład zbudować świerszcza od A do Z. No ale z reguły to tak nie wygląda. Więc mówię, no trzeba się przemieszczać, ale po pandemii jednak jest ta możliwość, że można gdzieś tam coś z domu zrobić. I czasami studia się na to decydują, ale to jest rzadko. Bo teraz wybrałaś Opole po wielkim świecie, po Londynie i Portland. Tak, muszę się gdzieś osiedlić. No właśnie, bo myślę, że wiele osób zapyta, to co tutaj jest takiego, czego nie ma w wielkim świecie? Rodzina i przyjaciele. Doceniasz teraz jakby porównując sobie właśnie tamto tempo życia i może takie, nie wiem, dla mnie Londyn jest bardzo, bardzo przepełniony ludźmi i taki tak. Męczący pod tym kątem. Oj, tak, tak, tak. Tam po prostu Londyn jest wampirem energetycznym. Także ja po 15 latach wyjechałam i mimo tego, że mam paszport, jestem Brytyjką, mogłabym tam wrócić tego. Odkąd wyrobiłam ten paszport, jeszcze tam nie byłam i po prostu zapieram się rękami i nogami. Tak, nie chcę tam wracać. Ale też ciekawe właśnie, że pandemia zmieniła trochę styl pracy i można też trochę być w domu i sobie spokojnie tutaj pracować. Ale tak myślę sobie, że to jest też piękna, w ogóle taka artystyczna praca, która wymaga skupienia, wymaga bycia też w jakimś takim procesie flow, prawda? Jak się tak, tworzy. Tak, oj tak. Żeby gdzieś odciąć się od innych bodźców i zatopić się w takiej lalce. Dokładnie, dokładnie tak. Te lalki później z tobą zostają pewnie też w jakiś sposób, nie tylko tak fizycznie, jako pamiątka z planu. Oj tak, tak. Niektóre zostają na bardzo długo w pamięci, szczególnie te problematyczne. Jakie były największe właśnie wyzwania od tej strony technicznej, które napotkałaś na swojej drodze, tworząc lalki do tych filmów wspomnianych? Myślę, że największe to są... Na przykład przy Isle of Dogs, czyli Wyspie Psów, Wes Anderson dużo zmieniał, jak już lalka na przykład była gotowa, bo na przykład, nie wiem, nie podobały mu się, nagle się okazywało, że Major Kobayashi ma za duże ręce. Albo, że Major Kobayashi wychodzi z wanny i widać mu pośladki, no ale niestety te pośladki nie są za bardzo uwypuklone, więc trzeba tam coś zmienić. No i wtedy już jest ta marynetka gotowa, już jest tam na secie, ale jednak ona wraca do nas i nagle musimy wykombinować to, jak zmienić ręce w marynetce, która jest gotowa, jest całością. I nagle trzeba coś odcinać, wycinać, przecinać, zakładać nowe, więc to też trzeba wszystko przemyśleć, zanim się w ogóle taką marionetkę zrobi, bo mogą być takie sytuacje. Jacy są ci reżyserzy właśnie w kontakcie z wami, twórcami? Bo my znamy te wielkie nazwiska, Guillermo del Toro, Wes Anderson czy Tim Burton, ale nie wiemy, jakie to są typy osobowości już tak bardziej, bo ty miałeś okazję ich poznać. Guillermo del Toro jest bardzo wesoły i otwarty, jest bardzo życzliwą osobą, naprawdę taki jest kontaktowy, natomiast Wes Anderson czy Tim Burton, oni są już tacy bardziej nieśmiali, wycofani, ale mówię, no to też nie były takie spotkania, że towarzyskie, że tak powiem, że to jest, były spotkania typowo biznesowe. Praca. Krótka gadka, praca, tak, podoba mi się to, wybieram ten i ten kolor, a tu czy moglibyście zmienić to i tamto, bo nie wiem. Także no to też trudno charakter
określić po takich paru spotkaniach, prawda? Słownictwo mnie też ciekawi, bo pewnie macie taki swój język wśród lalkarzy, tak jak to było, bierze tym hospital puppets, tak. Czyli że trzeba udzielić pomocy lalce na planie, bo jest jakaś kontuzja, ale pewnie jest więcej takich określeń, właśnie takiego hermetycznego języka, którym ze sobą rozmawiacie. Tak, dokładnie. Ja przez to, że ja tylko pracowałam jakby na zachodzie, więc ten cały język techniczny znam tylko z zachodu. To także... powiedz parę przykładów i przetłumacz od razu po prostu. Ojej, no właśnie ciężko jest to przetłumaczyć. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz przyjechałam do Polski i stwierdziłam, że może znajdę pracę w Polsce i zaczęłam pisać swoje CV po polsku, to wyrwałam sobie wszystkie włosy z głowy, bo nie wiedziałam totalnie jak... Szybko odrastają. Tak, nie wiedziałam totalnie jak przetłumaczyć, to nie znałam tych po prostu polskich nazw i byłam w szoku i dlatego też na przykład za każdym razem, jak gdzieś tam coś opowiadam o mojej pracy, to bardzo dużo używam tych jednak angielskich słów, bo one mi tak gdzieś zostały w głowie i jakoś to mi po prostu łatwiej przychodzi. Dlaczego w Polsce nie ma takich dużych produkcji animowanych, albo tak rzadko się zdarzają? Nie wiem i smuci mnie to, ponieważ mamy tak ekstra ekipę lalkarską tutaj, która pracowała w studiu Semafor w Łodzi. Że ja po prostu nie wiem. I na pewno mamy konkurencyjne ceny w porównaniu do całego zachodu, więc nie mam pojęcia, dlaczego nic tutaj się jeszcze nie dzieje. Ale może to się zmieni. Mam nadzieję, że się zmieni. Ja będę dążyć do tego, żeby przyciągnąć jakieś sławne nazwiska tu do Polski, może do Opola. Zachęcamy. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę i spotkanie. Dziękuję ślicznie. Magdalena Bieszczak, autorka lalek do wspaniałych filmów, między innymi nagrodzonego Oscarem Pinokio, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dzięki. Rewiry kultury w Radiu Opole.